oszukujemy, bo dziś już jest drugi dzień. Ja mam swoją amerykańską czapkę, ale nie widać. Amerykańska czapka na tle kościoła europejskiego. Gdzie? Gdzie ona ma te? A tu! Ja myślałam, że ona ma od spodu ten, tego arbuza. Jestem tego, ze śmietnikiem. Tomasz, jak spędziłeś Sylwestra? Najlepiej. Tak. Lepiej się nie dało. Jechałeś w korku 3 godziny, ale tak opłacało się. Tak szczerze to nie pamiętam, ale całkiem było dobrze. Wczorajszego dnia też nie pamięta. Dron wystartował. Dobra, idę, bo tu jest dużo ludzi. Chciałam tylko wam powiedzieć, że już jest... O, tu ładnie. Że już jest kolejny dzień. Wczoraj byliśmy przez dzień cały. Filmy jakieś wam wrzucę. Myślę, że ten vlog będzie włączony. Teraz jedziemy na stadion olimpijski, ponieważ Tomasz nie widział jeszcze nowego stadionu żużlowego. Zresztą ja też w sumie nie, trochę tam przez, wiecie, przez jakąś dziurę, bo Piotruś zmuszał mnie do tego, żeby pojechać na jakikolwiek mecz, tym bardziej na mecz zamknięcia, w którym zdobyliśmy zwycięstwo, ale akurat nie było mnie we Wrocławiu, obiecałam mu, natomiast czy jak będzie kwiecień i zacznie się sezon, to na pewno na mecz pójdę. Więc co? Viva l'arte, dron wystartował, zaraz wam wrzucę, zaraz. No tak, dla was to będzie zaraz. A i nagrywam cały czas kamerą Tomka, zobaczymy jaka będzie różnica w jakości. Pozdrawiam was 2 dnia stycznia. 2 dnia stycznia 2022 roku, czajcie to? I swoją amerykańską czapkę. B jak Brooklyn. Brooklyn, kto pamięta ten filmik? Dobrze. Cheers, bye i do zobaczenia nie w następnym vlogu, bo jeszcze dzisiaj coś dla was nagram.